Cześć, witajcie na kanale Kryptoamator. Ja mam na imię Filip i pokazuję Wam tutaj, w jaki sposób można zdobywać darmowe kryptowaluty. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to koniecznie zostaw subskrypcję. Pomożesz mi w ten sposób dotrzeć do większej liczby odbiorców. A jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw też łapkę w górę. Dzisiaj skupiamy się na kryptowalucie Litecoin i pokażę Wam 5 miejsc, z których będziecie mogli odebrać swoje darmowe LTC. Litecoin jest jedną z najbardziej popularnych kryptowalut. W chwili obecnej cena waha się około 130 dolarów, natomiast dosyć niedawno, bo w maju 10 miała osiągnęła swoje ATH, czyli najwyższą cenę w historii, i było to 410 dolarów. Tak więc jak widzicie, wahania również tej kryptowaluty są takie jak w większości wszystkich altcoinów. Przechodzimy do strony numer 1. Tradycyjnie będziemy używali VZPay'a, skąd pobieramy swój adres do Litecoina. Znajdziecie go po kliknięciu w zakładkę Depozyt. Odnajdujemy sobie Litecoina, który jest tutaj. Tradycyjnie klikamy, adres się skopiował i przechodzimy na pierwszą stronę. Na tej stronie odbierać możemy co minutę i tutaj strona informuje nas, że 95% odebrań to jest 210 satoshi, 4% to 300 i 1% to 751 satoshi. Wklejamy swój adres w ten pasek, wypełniamy kapcze. Tutaj ta kapcza jest po angielsku, ja sobie ją jeszcze odświeżę. Czasami może być nieczytelna, ale trzeba się skupić, żeby zobaczyć, co tu jest napisane. Ja niestety nie widzę, więc spróbuję sobie odświeżyć jeszcze jedną. I tutaj widzę doktor Caligari. Druga kapcza pod spodem. Wpisujemy w kolejności liczby, które są tutaj napisane słownie. 1, 6, 3 and 2. Czekamy 8 sekund i tutaj za chwilę będziemy mogli kliknąć odbierz nagrodę. I pieniążki powinny znaleźć się na naszym koncie, pod warunkiem, że dobrze wypełniłem kapcze. Sprawdzimy, jeśli to się nie udało, to ponowimy próbę. Zobaczymy, czy dotarło do nas. Tak jest, dotarło do nas 210 litoshi. Także jak widzicie, strona jest wypłacalna. Postępujecie w taki sposób, jaki Wam przed chwilą pokazałem. Przechodzimy do strony numer 2. ClaimClicks jest to strona, które już korzystaliśmy, natomiast tutaj odbieramy Litecoina. Podobnie jak na stronie poprzedniej, wklejamy swój adres z VZPay'a, klikamy claim. Tutaj automatycznie przekierowuje nas na stronę, więc od razu ją zamykamy, bo jest to reklama i mamy do wypełnienia dwie kapcze. Kapcza numer 1. Jak widzicie, troszeczkę komputer mi wolniej chodzi. Raz, 2. Znamy już te kapcze. Jaka jest długość ubrania? Udało się. I teraz wypełniamy drugą kapczę. 3 plus 1 to 4. 2. 8 odjąć 6 to 2. 3 minus 2 to 1. I 1 plus to 3. Klikamy Get Reward. I mam nadzieję, że tutaj w szybkim tempie uzyskamy nasze satoshi. Sprawdzimy sobie na naszej stronie, odświeżymy, czy dotarły do nas nasze satoshi. Niestety nie dotarły, więc myślę, że możemy ponowić próbę. Raz, zamykamy reklamę, wypełniamy kapcze. Jaka jest długość? Poziom talii. Tutaj widzę wcięcie, przecięcie.
firmy jest komunikat, że 229 satoshi zostało wysłane na nasz portfel VZPay. Tym razem sobie to sprawdzimy. I faktycznie mamy od ClimbClix 229 litości. Przechodzimy do strony numer 3, ClimbFree Litecoin. Tutaj również wklejamy sobie nasz adres. I logujemy się poprzez dwukrotne kliknięcie. Tu jesteśmy zalogowani. Ponownie klikamy Continue i tutaj będziemy mieli do wypełnienia dwie kapcze. Pierwsza, w której każą nam znaleźć rowery, odznaczyć rowery na zdjęciach. Jak widzicie, tutaj te zdjęcia się kliknięte zmieniają, więc udało się odznaczyć wszystkie rowery i wypełniamy kapczę numer 2. Chalker. I klikamy Verify. Po kilku sekundach strona informuje nas, że 221 litości zostało przesłane na nasz portfel VZPay'a, także wrócimy, sprawdzimy, czy faktycznie ta wpłata do nas dotarła. Jest. 221 litości dotarło. Przejdziemy sobie do kolejnej strony. Jest to strona LitKing. Tutaj pokażę Wam, w jaki sposób się logujemy. Ja oczywiście mam tutaj konto założone. W przypadku, żeby się zarejestrować, wystarczy kliknąć Sign Up. Tutaj wpisujemy swój adres e-mail, ustawiamy hasło, wypełniamy kapcze i klikamy Sign Up. Natomiast ja jestem już tutaj zalogowany, że użyję swojego loginu, który strona już pamięta. Wypełniamy kapcze. Zaznaczamy pociągi. Weryfikujemy i logujemy się. Tutaj chwilę trwa, zanim zalogujemy się na tą stronę. Po zalogowaniu się otwiera nam się strona. Tutaj mamy kilka możliwości zarabiania. Pierwszą z nich jest w zakładce VZ. Jest to zwykłe odebranie właśnie z kraniku. I tutaj pokazuje nam, że odbieramy 420 litości. Wypełniamy kapcze. Oznaczamy motocykle. Weryfikujemy i klikamy claim. Mamy tutaj komunikat, że 420 litości wpadło na nasze konto. I tutaj w przypadku tej strony, ta strona nie przesyła nam na nasz VZPay, tylko ma tutaj swój balans i tutaj sobie zbieramy nasze litecoiny. Na stronie można również tutaj zarabiać poprzez wypełnianie. Mamy dwa rodzaje, CPX Research, są tutaj takie typowe ankiety, w których po prostu odpowiadamy na pytania, niestety ja w tej chwili mam niedostępne, natomiast tutaj po kliknięciu Paid Out mogę Wam pokazać moje poprzednie, które wykonałem. Wykonałem ich bardzo dużo i tutaj są, jak widzicie, skąd były wypełnione i jaką ilość litości dostałem. W dniu wczorajszym odkryłem, że tutaj jeszcze jest druga opcja, mianowicie Monflix. Po kliknięciu w tego dostawcę otworzy nam się strona, na której będziemy mogli wykonać kilka innych zadań. Mamy tradycyjnie w zakładce Survey są to właśnie te ankiety, które się wypełnia. Mamy Offers i są to zazwyczaj quizy. Tutaj mamy do wykonania różne zadania, jak na przykład pobranie jakiejś aplikacji. Oraz PTC, czyli takie najprostsze reklamy. Niestety ja wczoraj wykonałem również tych PTC kilka, niestety dzisiaj ich nie mam. Ale wrócimy jeszcze raz i zobaczcie, w
Wczoraj miałem ich 5, nie wykonałem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zadań było do wykonania, za które tutaj uzyskałem swoje litości. Tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj nie wypłaca strona bezpośrednio na nasz portfel, musimy sobie uzbierać odpowiednią sumę. Odbierać możemy te 420 litości co godzinę, co 60 minut. Tutaj jest zegar, który nam odlicza ten czas. Za te 57 minut będziemy mogli ponownie odebrać 420 litości. Tak jak powiedziałem, w przypadku tutaj tych ankiet to jest bardzo fajny zarobek. Sporo można na nich zarobić, natomiast trzeba poświęcić od 10 do 20 minut na wypełnienie takiej ankiety. I tutaj mamy, moi drodzy, balans. Żeby wypłacić pieniądze z tej strony, klikamy zakładkę Withdraw. Tutaj wklejamy adres, gdzie chcemy to wypłacić. Natomiast żeby wypłacić z tej strony, należy uzbierać 0,05 Litecoina, co jest około 20 dolarów. Mi osobiście udało się takie coś uzbierać 21 dni temu. Wypłaciłem taką ilość, było to około 20 dolarów, także jak najbardziej jest to sprawdzone, polecam. Chwilę tutaj trwa, żebyśmy na tej stronie uzbierali sobie odpowiednią sumę, natomiast systematycznie odwiedzając tą stronę na pewno jesteśmy w stanie spokojnie dojść do tej sumy. I ostatnia strona, jaką chciałem Wam pokazać, strona Konstantinowa, na której już odbieraliśmy swoje Dogecoiny. Tym razem będziemy odbierać Litecoin. Jak tutaj widzicie, 305 litoshi co 5 minut. Wklejamy tutaj swój adres, klikamy login. Strona informuje, że zostało 12 pobrań jeszcze dzisiaj. Uzupełniamy pierwszą kapczę. Tutaj strona nas informuje, że 305 litoshi zostało przesłane na naszą stronę. Także wrócimy sobie do naszego VZP-a. Odświeżymy. I mamy przesłane 305 litoshi z naszej strony Konstantinowa. Jak widzicie, pokazałem Wam dzisiaj 1, 2, 3, 4 strony oraz piąta LeetKing, na której zbieracie sobie tutaj na konto do 0,05 Litecoin. Przypominam, wszystkie linki do każdej ze stron znajdują się w opisie filmu. Przypominam również, żebyście zostawili subskrypcję, a jeśli materiał Wam się podobał, to oczywiście poproszę o łapkę. Na dzisiaj Wam dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.